Uciekający przed wojną Ukraińcy mogą stać się ofiarami handlu ludźmi. Ryzyko jest poważne i chodzi tu zarówno o osoby dorosłe, jak i o dzieci. Działania prewencyjne prowadzone właśnie z myślą o uchodźcach realizują w całym kraju jednostki policji. Wzmożone kontrole uruchomiła też Straż Graniczna. Kontrola ruchu granicznego to po pierwsze, natomiast też ochrona granicy państwowej. Jeżeli chodzi o zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, to możemy ją przekraczać tylko w wyznaczonych po prostu miejscach i tutaj nie ma dowolności, dlatego są punkty kontroli granicznej, gdzie właśnie wsparcia udzielają nasi funkcjonariusze, jak również ochrona granicy w pozostałych miejscach, gdzie tej granicy nie można przekraczać. MSWiA oraz Komenda Główna Straży Granicznej prowadzą akcję informacyjną przestrzegającą przed uaktywnieniem się grup przestępczych, które chcą wykorzystywać dramatyczne położenie uchodźców. Do rąk przekraczających granice Ukraińców trafiają specjalnie opracowane ulotki. Pomocy można także szukać w siedzibie oddziału. Mamy w Karpackim Oddziale Straży Granicznej pełnomocnika do spraw, właśnie koordynatora do spraw handlu ludźmi i on też podejmuje działania zmierzające do przeciwdziałania tego typu właśnie czynowi zabronionemu. Można się skontaktować przez telefon 18 415 30 50 bądź zadzwonić na telefon interwencyjny Karpackiego Oddziału Straży Granicznej też 18 415 3333 i wtedy dokonać takiego zgłoszenia. W ciągu zaledwie miesiąca wojny na Ukrainie rodzinne domy opuściło aż 4 300 000 nieletnich. Unicef informuje, że mamy do czynienia z jednym z największych i najpoważniejszych przesiedleń dzieci od czasów II wojny światowej. Towarzyszący temu chaos wykorzystują handlarze ludźmi. Dlatego szczególne znaczenie mają kontrole graniczne oraz stworzenie systemu ścisłej ewidencji i nadzoru dzieci docierających do Polski i trafiających do pieczy zastępczej. Handel ludźmi ogólnie, bardzo ogólnie rzecz biorąc, polega na tym, że osoba znajdująca się w szczególnym położeniu, tak? Może być to osoba małoletnia, kobieta bądź też osoba właśnie, która znalazła się w naszym kraju i nie zna tutaj uwarunkowań, realiów funkcjonowania w naszym państwie, jest wykorzystywana w jakikolwiek sposób. Może to być przymusowa praca, może to być świadczenie usług w prostytucji, pornografia bądź jakieś inne usługi o charakterze przymusowym, bo tutaj wykorzystuje się specyficzne takie położenie i słabą sytuację życiową takiej osoby, jak również tutaj mamy do czynienia z groźbą, podstępem i wykorzystywaniem takich osób. Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wciąż są oddelegowywani na granicę polsko-ukraińską. Wspierają tam w działalności swoich kolegów z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, realizując zadania związane z kontrolą zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.